miniony poniedziałek w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. Podczas spotkania tematem dyskusji były m.in. współfinansowanie zakupu defibrylatora czy szukanie rozwiązania na trwałe obniżenie cen ścieków. Przedstawiciel przedsiębiorstwa komunalnego przedstawiał także problemy, jakie wynikają z nielegalnego odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczawnica. Jednak najważniejszym tematem podczas posiedzenia były przygotowania do reformy edukacji związane z wygaszaniem szkół gimnazjalnych. Otóż na spotkaniu w lutym Rada Miasta przegłosowała projekt o utworzeniu szkoły podstawowej w dwóch budynkach. Dzieci młodsze do klasy czwartej miałyby się uczyć w budynku przy ulicy Głównej, natomiast budynek starego gimnazjum zostałby przeznaczony dla dzieci od piątej klasy. Niestety opinia ze strony kuratorium była negatywna. W związku z tym na poniedziałkowym posiedzeniu kolejny raz podjęto ten temat. Oprócz samorządowców w dyskusji czynny udział brali dyrektorzy szkół z terenu gminy. Nowym pomysłem na rozwiązanie problemu okazała się rejonizacja z granicą na wysokości Parku Dolnego. Dzieci mieszkające poniżej granicy uczęszczałyby do obecnego gimnazjum, natomiast dla drugiej części przeznaczono by obecną podstawówkę. Wadą tego rozwiązania byłaby znaczna dysproporcja. W szkole podstawowej numer 2 uczyłoby się znacznie mniej uczniów niż w szkole numer 1, nawet gdy ich szeregi zasililiby uczniowie z Jaworek. W obręb gminy wchodzi także Szlachtowa, jednak tamtejsi rodzice wystosowali alternatywną propozycję. Mieszkańcy miejscowości chcą, aby ich dzieci uczyły się w miejscowej szkole. Dyrektor szkoły w Szlachtowej Beata Kowalska zapewnia, że po niewielkich zmianach w niewielkim budynku stałoby się możliwe utworzenie 8 klas. Na dalszy rozwój sprawy mieszkańcy gminy będą musieli poczekać do jutra, gdyż odbędzie się kolejne głosowanie dotyczące przystosowania placówek edukacyjnych do nowego ustroju szkolnego.